Witajcie, moi drodzy, w kolejnym elektronicznym materiale. Dzisiaj Kondor po raz czwarty chyba u mnie na kanale, ale już mam nadzieję, że prawie oficjalnie będzie można go pokazać, bo co i rusz przystwarzał jakiś problemów od początku. Może jakiś trefny model, albo nie wiem co. Ale pokażę wam, bo już praktycznie wszystko działa poza przewijaniem, którego jeszcze rozgryźć nie mogę. No ale chcę wam pokazać, bo już działa i wzmacniacz pięknie działa, i wskaźniki wysterowania pięknie działają, i radio pięknie działa. Chcę wam pokazać właśnie, co ja tutaj zrobiłem. Mianowicie tak, pierwsze co, to wyzbyłem się tej swojej przeróbki z tym klawiszem. Muszę tutaj wziąć, to jest zaklejone, muszę tu wziąć, polakierować, jak znajdę taki lakier bądź farbę. No i teraz tak, powiem tak, że właśnie wyzbyłem się przeróbki, bo chcę mieć oryginał. I tak jak wam pokazywałem już wcześniej na kanale, udało się dokupić całą sekcję magnetofonu z autostopem na szczotkach. No i generalnie poza przewijaniem, które przerywa, czasami działa, wszystko działa. Nagrywanie działa, odtwarzanie działa, tu możemy sobie włączyć automatyczny poziom nagrania. Po wyłączeniu, no to możemy sobie regulować to gałkami, gałka balansu, gałka głośności. Teraz tak, wymieniona została dzisiaj płyta wzmacniacza. Nie pokazywałem, nie robiłem z tego filmiku, bo tak naprawdę przepiąć przewody to jest minuta 8, tylko przepiąłem, przelutowałem przewody transformatora i nic więcej. No i tu mamy funkcję, bo są cztery końcówki mocy, tak? Jak wciśniemy to, no to zacznie grać na dwóch. Wcześniej grał na dwóch, potem niestety zaczęło buczeć, trzeszczeć, no i padły końcówki mocy, a tak po przeliczeniu wyszło, że łatwiej będzie wymienić płytę główną na używaną sprawną. Ja to nazywam płyta główna, bo i zasilacz, i wskaźniki i tak dalej, niż bawić się z wymianą i szukaniem przyczyny. No tutaj to, jak już wiecie z poprzednich filmików, to mamy radio, tu jest cały ten panel sterowania, tak? Mamy głośność, balans, tu mamy efekt taki stereo, tak? Czyli zaraz wam pokażę, na czym to polega. Tu mamy barwę dźwięku i basy. Tu mamy funkcję redukcji szumów DNL. Tu mamy takie zmniejszenie głośności o połowę. No a tu mamy funkcję, tak? Czyli kaseta, radio i wejście liniowe, gramofon. No i tu mamy radio. Radio, jak wam mówiłem już wcześniej, poszerzyłem do 108 MHz. Fabrycznie jest 104, udało mi się rozciągnąć tą skalę. Antenę możemy sobie od razu ciut rozłożyć. No i tak, baterie. Na baterie też działa, baterii chwilowo nie mam. Głośniki, jak widzicie, te same, co były zregenerowane przeze mnie. W środku głowica wymieniona. No i zobaczymy. Tutaj ten frędzelek jest, bo nie mogłem sprężyny znaleźć, ale jest ok i pokażę wam, jak to działa na sieci. Włączamy. Zobaczcie, nie ma przydźwięku, jest tylko szum magnetofonu. Tu nie dopada myśl, kto ma ochotę o świat lepszy się bić. Zobaczcie, basów nie ma, basy są. To barwa. Tu macie ten stereo efekt. Tak. Tutaj możemy wywołać wskaźniki wysterowania za chwilę. Zaraz wam pokażę. To ten rekord działał jak chciał, te wskaźniki, a teraz zobaczcie. O. Wszystko śmiga. O, tu ALC możemy włączyć. No, o właśnie. I teraz równo idzie. W miarę równo. No i teraz jak wciśniemy sobie stop,
to wyskakuje nam klawisz rekordu. No i tak to wygląda, słuchajcie, jeżeli chodzi o część tą elektroniczną. Pokażę wam, jak ten tryb SPAR działa. O, widzicie? Włączają się dwie końcówki dodatkowe. Tu jest to obniżenie o połowę głośności. No i radio ze skalą leci po kolei. Tutaj jest dla programu pierwszego. Jak widzicie, działa, zależy też jak antena się rozłoży. W domu Piłata. Znaczy... Telewizor! Nie zagrał. Radio Pogoda. Mamy wakacyjnie. Dobrze, jak widzicie, chodzi. Teraz tak, co do kasety, to kaseta, to powiem wam tak, że kasetę przerobiłem, będzie na moim kanale też jeszcze dwa razy się pokaże Kondor, czyli teraz i za następnym razem, bo trochę przerobiłem w mechanizmie na podstawie poradników z internetu, a mianowicie usunąłem stabilizator obrotów silnika, zmontując silnik japoński, przez co nam dźwięk już nie pływa. I teraz wam pokażę, zresztą nagram jakiś krótki filmik do tego, żeby pokazać wam, jak... jakiejś innej piosence wezmę. A jak widzicie, wskaźniki działają. Tu się z tymi wychyleniami, tak jak mówię, zawsze nie sugerujcie, bo dobrze są ustawione, ale kaseta jest już trochę wyrobiona, licznik działa. Ja się trudno. Ja trochę basy ściszę. No i tak by to wyglądało, jeżeli chodzi pod kątem technicznym z tym sprzętem. Jak widzicie, nic nie trzeszczy już, nic nie szumi, nic nie buczy, więc jakby to powiedzieć, no chyba Kondor, poza tym przewijaniem, nad którym będę się jeszcze zastanawiał, działa i tak jak wam pokazuję, nie pokazuję w celach sprzedażowych czy coś takiego, tylko chcę wam po prostu pokazać, jak udało się wyprowadzić ten sprzęt na prostą po długich, długich bojach. No więc... dajcie łapki w górę, jak się podoba i zapraszam do subskrybowania kanału i zapraszam na kolejne elektroniczne materiały. Zajrzyjcie również na mojego bloga elektronicznego na Facebooku Napraw to Jakub Wiśniewski, gdzie zobaczycie wiele różnych ciekawych innych rzeczy. Słuchajcie, ja wam jeszcze pokażę jedną rzecz co do właśnie Kondora. Zrobiłem coś ostatnio, co spowodowało, że mogę odtwarzać USB z pamięci USB, mogę odtwarzać karty, mogę również pod zewnętrzny kabel AUX się podłączyć, ale Kondor ma tam z wtyku DIN, ale też mogę śmigać po Bluetoothie, właśnie sobie laptopa zapiąłem, żeby ciągle nie latać do i przygłaśniać, to mam całą tą zdalne sterowanie w laptopie, a w Kondorze mam stałą głośność ustawioną. A mianowicie tak, żeby nie popsuć wyglądu, bo wiadomo, że 30-letni sprzęt z modułami USB i tak dalej, to już nie jest oryginał i potem przywrócić świetność, jak się znudzi, to jest trudno. Więc wziąłem taki moduł właśnie USB, odkopałem w szufladzie Bluetooth. No i dołączyłem do niego 12-woltowy zasilacz i taki wtyk, właśnie gniazdo jack, na kablach wyprowadziłem i podłączyłem z tyłu to gniazdko AUX, czyli ten wtyk DIN,
i kabelkiem zapiąłem się do gniazda w module. Jeszcze muszę pudełko na ten moduł zrobić jakieś małe, żeby tu się mieściło między głośnikiem a półką. I dzięki temu, jak wcisnę przycisk Phono w kondorze, zaraz Wam zresztą krótko pokażę, to otrzymuję bez ingerencji w środek urządzenie, które odtwarza pliki MP3 WMA i śmiga po Bluetoothie, więc mogę nawet telefon zapiąć. A zrobiłem jeszcze kabelek zasilający dodatkowo, że jak włożę baterię, to mogę zapiąć się, już będzie opakowane w pudełko ten moduł, to będę mógł się wpiąć w jedną stroną do modułu, a drugą stroną będę mógł wpiąć się do blaszek baterii, tak, nie lutować, tylko po prostu wsunąć i będę mógł korzystać, o ile baterie na to pozwolą, bo nie wiem ile tutaj trzymają, będę mógł korzystać z kondora również z Bluetoothem jako przenośne urządzenie. No więc zaraz uruchomię i Wam pokażę jak to wygląda. Zobaczcie, Bluetooth jest włączony, połączony z laptopem. No, ale kondor gra. I teraz co do tej głośności, nie mam zdalnego sterowania jako pilot do tego sprzętu, tylko tu sobie, tak jak Wam mówię, ustawiłem głośność, jak słucham z Bluetootha, a na laptopie sobie przygłaśniam, przyciszam i steruję tymi wszystkimi efektami w karcie muzycznej. No. Może Wam pokażę, jak mi się uda dobić do kondora, jak on brzmi trochę czadu. Teraz działa na pełnej, prawie pełnej mocy, na połowie głośności. No, to by było na tyle. Trzymajcie się i do następnego odcinka.